bardzo serdecznie chcę przywitać w imieniu swoim i w imieniu prezesa Zarządu Wojewódzkiego PZL w Krakowie wszystkich tych, którzy przyjęli kolejny raz zaproszenie na Układek Ludowy. Witam gorąco. Jeszcze patrząc, zawsze tak jest przy witaniach, że się często przeoczy, chcę jeszcze powitać przybyłego również z Krakowa, szefa Służby Ochrony Kolei w Małopolsce. Witam. Szanowni Państwo, próbowałem wyliczyć tak szybko, który to już raz jest obchodzony Opłatek Ludowy w Tarnowie. Wrócę trochę do pamięci, do historii. Jest tu dwóch ludzi, którzy byli pomysłodawcami tej pięknej uroczystości. Sięga to lat 80. Jest prezes Ochwat i prowadzący przed chwilą Kazimierz Sad. Województwo tarnowskie, zaczynaliśmy te przepiękne uroczystości trochę skromnie, jak dzisiaj tam w siedzibie na Piłsudskiego. I muszę powiedzieć, że cieszy mnie bardzo fakt, że widzę gości z terenu całej Małopolski, z Proszowic, z Wadowic, ale i widzę spoza Małopolski, czyli traktujecie to spotkanie, bo tak trzeba powiedzieć, z okazji Opłatka w Trzech Króli. Zaczynaliśmy właśnie w Trzech Króli i już zwyczajowo co roku 6 obchodzimy uroczystość, która służy przede wszystkim do spotkania, składania sobie życzeń w atmosferze świątecznej, odbycia takiego spotkania, które w dyskusji porusza wiele ważnych tematów dla nas, ludowców. Pośle, po raz kolejny ludowcy świętują na Opłatku, tutaj w sali wyjątkowej dla ruchu ludowego w Tarnowie. Tak, wyjątkowej, dlatego że ta sala nosi już od zeszłego roku imię Wiesława Wody. Wyjątkowej, dlatego że i Woda był również tym, który doprowadził do wybudowania. Kto pamięta ze starszego pokolenia, to wie, że to stała ruina w pewnym momencie. Udało się ten obiekt doprowadzić do takiego stanu, jak jest. I służy nam wszystkim, cieszymy się co roku od wielu, wielu lat. Widać to chyba dzisiaj, że ludowcy z całej Małopolski przyjeżdżają. Jest to dla nas bardzo ważne. Czy mają co świętować działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego? Myślę, że mają. Mają co świętować i powiem więcej, Bogu dziękować, jeśli w tej kategorii myślimy. No to 117 lat i mimo trudnych wyborów jednak istniejemy, mamy wpływ na to, co się w Polsce dzieje i chcę zapewnić, że to nie jest tak, byśmy się nikomu nie sprzedali. Interesów wsi, rolnictwa i Polski będziemy bronić. Dobra,
Maczaku, czego można dzisiaj życzyć działaczom Polskiego Stronnictwa Ludowego, polskiej wsi? No myślę, że wytrwałości w tym, co robią, bo to jest bardzo trudny okres czasu i to są bardzo ciężkie decyzje, które dzisiaj są przed nami do podjęcia. Z jednej strony prowadzimy wielkie inwestycje, ale one odbywają się wielkim nakładem i tych środków finansowych i energii. W związku z tym trzeba życzyć tutaj przede wszystkim wytrwałości w tych zamierzeniach, które mamy między sobą, czy to w samorządach lokalnych, czy to wśród przedsiębiorców, i wytrwałości, bo myślę, że to są dwa bardzo, bardzo ważne elementy.